Aloha numer 4. Tak? Dobrze liczę? Chyba dobrze. Tak, Aloha numer 4. Dzisiaj nieco bardziej na luzie, bo po wczorajszych ekscesach, czyli schody do nieba, jesteśmy mocno porozwalani i ledwo chodzimy, więc tak naprawdę zdecydowałem, że ten ból trzeba rozchodzić. I tyle. A nie ma, że boli, że pierwszy raz, ale powiem Wam, od dupy strony to Honolulu jest mega brzydkie, to jest masakra. W każdym razie Sweeties Cafe i zaczynamy dzień. Dzisiaj stolica Hawajów, czyli Honolulu, Waikiki, no i tyle, dzień na luzie. A propos takich miejsc jak śniadaniownia, w której byliśmy, czyli Sweeties Cafe, a wynajduję je najczęściej na Google, potem sprawdzam jeszcze gdzieś, powiedzmy, jakieś 2-3 reviews, a tutaj okazało się naprawdę bardzo trafione. Jeśli znacie, jeśli ktoś tutaj mieszka, bywa, albo przyjeżdża i trafiacie na dobre jedzenie, dajcie jakąś polecajkę, chętnie skorzystamy. Natomiast to, co chciałem dodać, jest godzina, powiedzmy, 8:00 i nie polecam tutaj jeździć samochodem. To jest istny Armagedon. 1,5 mili, czyli tam, no nie wiem, 2 kilometry, trochę więcej. 10 minut. Już jedziemy. Katastrofa. Poczekajcie, czy ja powiedziałem jedziemy? Stoimy. 10 minut już. Nieakceptowalne. W każdym stanie, może mieście, miasteczku, gdziekolwiek, staram się zawsze znaleźć taki mural albo podobny. Mam do tego słabość. Bardzo mnie cieszy taki rodzaj artu. Proszę bardzo. Aloha, greetings from Waikiki. Ciężko tak naprawdę ogarnąć tutaj jakąś sensowną fotę, bo mural o graffiti znajduje się w bardzo ruchliwej drodze, no i nie ma za bardzo miejsca, tak żeby to dobrze wykadrować. No w każdym bądź razie adres podaję, jakby ktoś był zainteresowany, warto podjechać, podejść może najlepiej. W samym mieście oczywiście zdecydowanie odradzamy poruszanie się autem. Nie dość, że będziecie stać w korkach przez grube minuty, nie wiem, może godziny, zależy skąd jedziecie, gdzie. No to dodatkowo nie ma miejsc parkingowych. Naprawdę strata czasu. Lepiej wziąć autobuty, czyli z kopyta wszędzie. My mamy to szczęście, że na plaży Waikiki mamy dosłownie 5 minut. No i od tego miejsca zaczynamy. Nasz relaksacyjny dzień zaczynamy od plaży Waikiki i nie jest to dla mnie najlepsza plaża tutaj, choć niewątpliwie najbardziej znana. Już teraz wiem, chociaż jest to dopiero 4. dzień, że w pierwszy i drugi dzień odwiedziliśmy na pewno dużo lepsze miejsca niż Waikiki. Ale warto pobyć, bo widoki z jednej strony są naprawdę ok, po drugiej stronie ulicy po prostu same wieżowce, hotele i tego typu krajobraz. Plusem z rana jest to, że słońce jeszcze nie daje mocno, więc na pewno można chwilę się zrelaksować i no i pójdziemy dalej.
leżenie na plaży to zdecydowanie nie moje klimaty. Natomiast grzechem i czymś nie do pomyślenia byłoby, żeby nie odwiedzić i nie poleżeć właśnie, nie poopalać się chwilę chociaż na Waikiki. Większość ludzi myśli, że to jest jedna wielka plaża Waikiki, natomiast wcale tak nie jest. Jest ona podzielona na kilka mniejszych nazw, oczywiście nie pamiętam, nie wszystkie są hawajskie, ale tutaj podam listę. Są tak naprawdę poprzegradzane jakimiś burkami. Czy są identyczne? Pewnie znawcy powiedzą, że nie. Dla mnie są bardzo podobne, albo w zasadzie takie same. To charakterystyczne drzewo, które tutaj widać, to banyan tree i niewątpliwie kojarzy się z Hawajami, natomiast przybyło tutaj z Indii. To jest taka ciekawostka, był to podarek od misjonarzy. Druga kolejna ciekawostka jest taka, że może kojarzycie właśnie z innej wyspy, z Maui. Nie zostało strawione przez mega pożar, który przetoczył się no, całkiem niedawno w Lahainie. Hawaje, czyli tak naprawdę no, pierwsze miejsce, gdzie wynaleziono, rozpowszechniono. O, to będzie lepsze stwierdzenie, jeśli chodzi o surfing. A propos surfingu, przy samej plaży, i zaraz do tego dojdziemy dosłownie za minutkę, stoi posąg, statua Duke'a, który rozpowszechnił właśnie surfing. A był on znanym, bardzo znanym pływakiem. A powiedziałbym amerykańskim, ale nie do końca to tak działało wtedy, bo urodził się na Hawajach, które jeszcze nie były wtedy w XIX wieku częścią Stanów Zjednoczonych. No i jest obiecany posąg, statua Duke'a. Nie będę sobie łamał języka i mówił jego nazwiska hawajskiego, bo i tak źle go wypowiem, więc naprawdę no nie mam zamiaru się ośmieszać. Może nie wynalazca, bo surfing został wynaleziony nieco wcześniej, natomiast jego największy promotor i właśnie surfing kojarzy się z Duke'em, no i z Hawajami przede wszystkim. Przy głównej ulicy najdroższe sklepy, jak również przede wszystkim najdroższe resorty i powiedzmy najbardziej luksusowe. Do tego na każdym kroku sklep ABC, po drugiej stronie plaże, wszystkie plaże. No i ciężko oprzeć się wrażeniu, że ta część mocno przypomina na przykład Cancun albo Miami na przykład. Przede wszystkim chyba Miami. Przy całym tym szaleństwie, które tu panuje, znaleźliśmy jednak coś dla siebie, czyli zimny browarek, jest no, ponad 80 stopni, więc na pewno nie zaszkodzi się schłodzić. Maui Brewing Company. Browarni na Oahu będzie jeszcze na pewno kilka, bo lista jest dość spora, jak to u mnie z tego typu lokalami. Jeśli natomiast znacie na pewno taką, co miażdży, jest najlepsza atmosfera i najlepszy browar, dajcie znać, chętnie spróbujemy. Ceny, które nam bardzo odpowiadają. Proszę bardzo. Promocja specjalnie dla nas. Nie wiem, czy dziś pójdziemy dalej. Wszystko kosztuje 0 dolara. Maui Brewing Company ma na pewno kilka zalet. Niewątpliwie pierwszą jest taka, że jest ogromny bar, a do tego jeszcze większe patio. Także wieczorem przy dobrej pogodzie na pewno dzieje się tutaj więcej niż dużo. No to co, tak wygląda mniej więcej dzień na Waikiki. W
Honolulu. Oczywiście można leżeć przez cały dzień do góry kołami i czterema literami na plaży, ale smażenie się to nie jest na pewno moja domena. Wolę chodzić i tak się męczę w betonowej dżungli, ale nie jest najgorzej, bo cały czas coś nowego. Jakkolwiek czas na Hawajach biegnie na pewno inaczej. Tak powoli kończy się dzisiejszy dzień. Mamy jeszcze, no, powiedzmy 2-3 godziny, więc na pewno wartą odnotowania miejscóweczką jest Iolani Palace, czyli miejsce, gdzie urzędowali ostatni monarchowie właśnie hawajscy, a po czym zostali zdetronizowani przez Amerykańców. No taka jest prawda. Iolani Palace. Na pewno warto odwiedzić i zobaczyć, pstryknąć parę fotek. Można wejść do środka, natomiast no my jesteśmy już mocno ograniczeni czasowo i zobaczymy to tylko i wyłącznie z zewnątrz. Jeśli dysponujecie czasem i chcecie zobaczyć ciekawe miejsca na Oahu, to zdecydowanie polecam. No cóż, taka ciekawostka historyczna. Mało tego, naprzeciwko Iolani Palace znajduje się statua, a mógłbym powiedzieć chyba, że najważniejszej osobistości, jeśli chodzi o Hawaje, czyli król Kamehameha I. Tutaj potwierdzenie moich słów. Dokładnie w 1810 roku król Kamehameha I zjednoczył naród hawajski, który był podzielony na różne plemiona i był targany wojnami na różnych wyspach. No i naprawdę doprowadził do potęgi, no, Hawaje. Takie statuły króla Kamehameha są w Stanach 4, z czego 3 są na Hawajach i jedna w Washington DC. Pierwsza, która miała być tutaj, została zatopiona w drodze z Europy. W związku z tym stanęła tutaj statua numer 2. Statua numer 3 znajduje się w Hilo na Big Island. Nie wiem, czy mogę zdradzać, ale może zobaczymy tą statuę. Jeszcze się okaże. Statua numer 1 stoi natomiast w miejscu, w którym urodził się właśnie król. No muszę przyznać, że chyba trochę się pogubiłem w tych wszystkich posągach. A więc tak, numer 1, który został zatopiony w drodze z Europy na Hawaje, znajduje się w tym momencie na Big Island, właściwie na północnej stronie tej wyspy, w przypuszczalnym miejscu, gdzie urodził się król. Druga statua, właśnie widzieliśmy. Trzecia statua znajduje się również na Big Island, w miasteczku Hilo. I w końcu czwarta w stolicy, w Washington DC. Co do samego Iolani Palace, muszę dodać bardzo istotną rzecz. Jest to jedyny stan, który posiada pałac, były Pałac Królewski ze wszystkich 50 stanów Ameryki, ponieważ Hawaje były kiedyś królestwem. Mała dawka historii chyba jeszcze nikogo nie zabiła. Naprawdę, taka mała piguła. No a myślę, że takie rzeczy warto wspomnieć i wiedzieć, jeśli chodzi o historię Hawajów i, no i później Stanów Zjednoczonych. Może ciężko w to uwierzyć, ale ten kościółek, który przechodzimy właśnie, został wybudowany w 1842 roku z rafy koralowej. Nie wygląda w tym momencie tak, zresztą jest chyba odnawiany, ale na pewno warto o tym powiedzieć. Tak na koniec tej krótkiej historii, mała dawka humoru, jest chata na sprzedaż w centrum Honolulu. Co wy na to? A my jeszcze spadamy do dzielnicy, która przypomina bardzo Wynwood. O ile dobrze to pamiętam. Wynwood chyba w Miami. Tam, gdzie byliśmy, dużo knajpek,
dużo lokalnych browarni, dużo murali i graffiti. Także myślę, że nam się spodoba. To na zakończenie dzisiejszego dnia. Zobaczyliśmy naprawdę masę rzeczy. Była plaża, było trochę historii, były knajpki. Naprawdę fajnie. Marcy, czyli pilot drona, jeszcze tego nie widzi, ale moje oczy od razu ten napis, taki napis tego typu wyłapują. Aloha Beer Brewing Company, czyli już wiadomo, gdzie następny stop. Pamiętać należy o tym, że na Hawajach, na Oahu jest, no rzekłbym chyba zawsze, 80 parę stopni. No i co? No i tyle mil, jeżeli przeszliśmy, chce się pić. Jedno piweczko na pewno nikogo nie zabije. I w zasadzie mogę powiedzieć, że witamy w dzielnicy, czy w dystrykcie, sam nie wiem, Kaka'ako. Już widzę właśnie pierwsze murale, pierwsze graffiti. I właśnie po to tutaj jesteśmy, na razie piweczko. Dzielnica naprawdę żywcem przypominająca, o ile mnie pamięć nie myli, Wynwood w Miami. Tak mi się wydaje. Mnóstwo graffiti i bardzo podobny klimat. Mnie osobiście bardzo się podoba. Kończymy dzisiejszy vlog właśnie takim widokiem. Chyba najważniejszy tutaj i najpiękniejszy mural. Chociaż nie wiem, to zależy od gustu. Miał być krótki rozruch, pokazaliśmy w zasadzie całe Waikiki. Ile dzisiaj mil? 7,5. No tak jest. Fajna undergroundowa dzielnica, dużo piwa, dużo imprez, elegancko. Widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Jeszcze nie wiem, co będzie. Może w końcu odpoczniemy. Ale nie sądzę. Trzymajcie się.